Tak, mamy teraz kolejną część. Dzisiaj mamy taki temat, znaczy dzisiaj, to już tak w ciągu jednego dnia już trochę parę filmów zrobiliśmy, ale tutaj dzisiaj się skupimy na grafice. Co ona oznacza, jakie są symbole, jaki to ma wpływ na to, jak czytamy dzisiejszą teraźniejszość. I tutaj tak, widzimy na ekranie, mamy mandalę, czyli to jest symbol niebocentryzmu. Dzisiaj nie tyle będziemy mówić o niebocentryzmie, ale będziemy czytać symbole z punktu widzenia niebocentryzmu, ponieważ te symbole, one tak naprawdę pokazują i niebocentryzm, i mają aspekt religijny. I teraz tak, pamiętamy, ja już mówiłem tutaj o tej mandali, że tu jest krzyż, tak? To jest krzyż na szkarłacie. O, równoramienny krzyż na szkarłacie. Tutaj w środku, gdzie mieszka Bóg, też jest szkarłatne jądro. I to wszystko jest właśnie symbol życia w środku, czyli w środku Ziemi. I teraz co my mamy? My jakby tutaj na tej mandali zaczniemy i skończymy, ale to, co jest w środku, to jest najciekawsze. No i teraz jedziemy dalej. No i tutaj od razu nam co niektórzy powiedzą, no przecież to jest krzyż słoneczny. Tu jest krzyż taki sam jak tamten, tylko czym on się różni? On się różni, czyli nazwali to, że to jest krzyż słoneczny. To jest krzyż niebocentryczny, tylko dlaczego wstawili tutaj kolor czarny? Dlaczego tutaj kolor czarny? Ponieważ kolor czarny symbolizuje przeciwieństwo Boga, czyli diabła. Czyli mamy, to jest krzyż diabelski, ale dlaczego w ogóle on jakby pobiera z tej właściwie symboliki i przedstawia się tą symbolikę diabła? Ponieważ dążeniem diabła jest zastąpienie Boga. O, i dlatego mamy takie krzyże. Ja tutaj powiększę to. O, mamy tutaj większy. Proszę bardzo. W tym momencie taki krzyż, ale już koloru czarnego, przedstawia niedoścignione marzenie diabła, aby zastąpić Boga. I to jest tutaj gwóźdź, i to jest taka dość ważny element tego zastąpienia, tej chęci zastąpienia Boga. Czyli to jest niedościgłe jakby dążenie, marzenie diabła. Czyli mamy tutaj aspekt religijny. Czyli dla niepoznaki wmawia się nam, że to jest na przykład krzyż solarny. Ale idziemy dalej z symboliką. Proszę bardzo, tutaj. O. Czy ja Co mogę za. do tamtej grafiki się spytać, czy No. krzyżacy dlatego mieli czarny krzyż? Tak. Tak, nie. Tak. Na Na białym białym tle. polu, tak, krzyż czarny, równoramienny, oznacza diabła. A zaraz dojdziemy, bo przecież mamy samoloty wojskowe z II wojny światowej. Nawet nowoczesne samoloty z czarnymi krzyżami. Teraz tak, dobra, to idziemy tutaj. Proszę bardzo, to jest. Akurat grafika, znaczy to jest akurat malowidło. Zobaczmy tutaj, co jest za głową Chrystusa. Krzyż niebocentryczny, czyli symbol Boga w jasnych oczywiście kolorach. I to mniej więcej odpowiada bieli. No bo nie chcieli tutaj pokazać tak ostro bieli, no to zrobili trochę szary. Ale to właśnie jest tutaj dowód na to, że to jest krzyż niebocentryczny. Symbol życia w środku. Czyli Boga w środku Ziemi. O tak. Dlatego to jest ten właśnie taki okrąg. Idziemy dalej. A co to jest? To jest krzyż celtycki. Proszę bardzo, też niebocentryczny. Też mieli świadomość tego, że Bóg znajduje się w środku. Mieli tą świadomość i ja tutaj też powiększę. Proszę bardzo. I tych krzyżów takich właśnie niebocentrycznych, celtyckich, to mamy kilka. Proszę bardzo, tu już w ogóle, to jest wręcz mandala. Jeszcze można powiedzieć, że też jest krzyż niebocentryczny. Mało tego, on jest podobny do Hakenkreuza, czyli tego krzyża Reichswehry. Zaraz tą Reichswehrę znajdziemy na przykładzie Bundeswehry, no, ale to za chwilę. Ale co najważniejsze tutaj jest ten kolor tej mandali celtyckiej. To jest szkarłat, czyli to jest czerwień
królewska, to niezwykła czerwień. Teraz idziemy dalej, no to już mamy taki typowy krzyż, też widzimy tutaj na tym, już nie będę go powiększał, to jest krzyż celtycki, niebocentryczny. Bóg jest w środku i on tutaj symbolizuje ten krzyż. Idziemy dalej, no to już jesteśmy w domu, tak? Co to my mamy? Krzyż na czarno, z tą białą obwódką, tylko po to, żeby nie wyglądało to, żeby on się tak zaznaczał, że jest czarny. To jest samolot z II wojny światowej, akurat hitlerowski. Go tutaj powiększymy, tego naszego Messerschmitta. To jest właśnie symbol diabła. No dokładnie. Nie naszego, to były niemieckie samoloty. Jakiego naszego? No właśnie powiedziałeś. Co naszego? A to jest naszego Messerschmitta, no w sensie naszego w tym wywiadzie. O, to miałem na myśli, że to jest właśnie tego naszego Messerschmitta. Tak samo te krzyże to były też nasze, no bo są w tym, że to w tym wywiadzie. Więc ktoś to na angielski przetłumaczy i potem jak to będzie wyglądało? Dobra, niech sobie tam tłumaczą co chcą. Jak ktoś będzie chciał, no to ja już wyjaśniłem, a więc nie ma dyskusji, nie? Ja tylko chciałam zauważyć, że jesteśmy na bardzo śliskim temacie, nie? Bo Niemcy chcą nas wyrobić w odpowiedzialność za Holokaust. No. Aha, no dobra. To teraz po prostu, no to mamy tutaj tego... No to właśnie, bo to się tak mówi potocznie, że musi, a to mamy naszego tutaj, w sensie naszego, w sensie do tego wywiadu, w sensie jako model. Tak. Dobra. To czyli mamy... symbol diabła jako Boga, tego, który chce zastąpić tego właściwego. To jest bardzo ważny element. Dlatego mamy właśnie ten symbol diabła, dlatego te krzyże są równoramienne. To nie są żadne chrześcijańskie krzyże, żeby... Chrześcijański krzyż jest zupełnie... to jest ten z długą taką tą stójką. To, dlatego to jest zupełnie coś innego. To jest oddzielna para kaloszy. Ten krzyż, raczej ten krzyż równoramienny jest symbolem samego Boga. O, może tak. My się na razie na tym zatrzymamy i pojedziemy tutaj z tematem dalej. No i teraz zaczynamy. I tu już mamy, proszę bardzo, tu już mamy dwa rodzaje krzyżów. Tu mamy flagę hitlerowską. Ja ją tutaj specjalnie powiększę, bo co my chcemy powiedzieć? Tutaj jest tak samo, czarny krzyż, tylko już nie jest równoramienny, ale jest czarny, czyli już oznacza diabła. Ale co jest w środku? W środku jest krzyż w formie swastyki. Tutaj w lewym górnym rogu mamy Hakenkreuza, bo akurat to jest bandera Kriegsmarine, czyli floty wojennej hitlerowskiej. Ale co my chcemy tutaj przede wszystkim powiedzieć? O tym krzyżu w tym kółku. To jest też element niebocentryczny, tylko ten krzyż, dlaczego nie jest tutaj swastyką? Swastyka jest elementem... polskim, bo od razu powiem, że jest polski, tylko wiecie, na czym polega różnica? Na kolorach i kierunku obracania się tego krzyża. I teraz tak, ja tutaj już na ekranie to pokażę. To jest najważniejsza kwestia. Na razie mamy kolor, czyli już mamy diabła w środku ziemi, w tym kółku, czyli on tutaj też odwieczne marzenie tego diabła, że on tam chce być w środku. I teraz tak. Jeżeli tu zrobimy oś obrotu, tutaj jak ten długopis pokazuje, to w tym momencie nam się ta koparka, te zęby, o w ten sposób, ona nam się obraca zgodnie ze wskazówkami zegara. I w tym momencie jest to tak zwana koparka przedsiębierna. I w tym momencie ona się tak obraca. A jeżeli odwrócimy to i zmienimy kolor, to oznacza Boga i oznacza szczęście. W tej chwili jest to znak diabła, czyli nieszczęście, odwrócona swastyka. I to oznacza nieszczęście, bo jest ruch zgodny z wskazówkiem zegara. I teraz za chwilę, tutaj oczywiście też mamy krzyż niebocentryczny, diabelski, typowo. Czarny, to już wiadomo, kolor diabła. To wszystko są jakby, te flagi to one oznaczają przede wszystkim właśnie to, ten aspekt religijny, o którym wcześniej mówiłem, że to jest niedościgłe dążenie diabła do tego, żeby zamienić Boga, tego właściwego. I teraz jedziemy, wiecie co, teraz mamy tak, Niemcy są tu, no to przewalimy 12 tysięcy kilometrów. Dobrze, grafika jest, dobrze, mamy grafikę. Wiecie, skąd ta grafika jest? To jest też niebocentryzm.
I widzimy tą swastykę? My się skupimy na razie, ja opowiem, a później powiem skąd ta. Powiedziałem 12 tysięcy kilometrów. No to teraz możemy kombinować tutaj, nie? Skąd to jest? Swastyka widzimy, jak koparka kopie w drugą stronę. Czyli jest odwrócona. Oznacza Boga i oznacza szczęście. Proszę bardzo, tych swastyk tutaj jest od groma. To są znaki syntoistyczne. To jest niebocentryzm japoński. Z wysp Japonii. Proszę bardzo, mandala. Symbol życia w środku. Bóg jako szczęście znajduje się. Mało tego, już nie jest czarny. Już ma inny kolor, jaśniejszy. A więc widzimy, jaka to jest przepaść. To są znaki Polaków. Polskie znaki. Swastyka jest polska. Tylko to jest właściwa swastyka. Ja celowo pojechałem po prostu już... To jest rodzaj... Swastyka jest rodzajem krzyża. My mieliśmy polską mandalę na początku. A teraz mamy japońską. Krzyż. A jeżeli tutaj jeszcze dalej pojedziemy, czyli to tam znajdziemy całą armię swastyk. Ale zawsze pamiętajmy na te swastyki, w którą stronę każda jest obrócona. Jeżeli jest w tą stronę obrócona, to oznacza szczęście i oznacza Boga. Jak jest obrócona tak, jak zrobili hitlerowcy, pomalowana na czarno albo inne kolory, to jest nieszczęście. Odwrócenie, czyli nieszczęście. O, już mamy tutaj całe te... Tu mamy całe różne wszystkie możliwe swastyki. Proszę bardzo. Ta jest... Dobrze, to widać chyba tak. Tu jest akurat ta szczęście. Tutaj gdzieś mamy nieszczęście. Tu jest też szczęście. Dobrze. Nie, to jest już nieszczęście. O, widzimy, jak te religie się wszystkie wymieniają. O, tu jest już nieszczęście. Tu jest szczęście. Co tu mamy? Tutaj jest szczęście. I tam możemy jechać. O, tu już jest nieszczęście, a tu już jest szczęście. A więc widzimy... Dobro i zło, czyli Bóg i diabeł. Proszę bardzo. To jest cały komplet. To jest taka grafika, właśnie, która mówi, że w tych wszystkich różnych religiach właśnie jak się pokazuje to szczęście i nieszczęście. Nieszczęście to oznacza właśnie diabła. Czyli co zrobili hitlerowcy? Hitlerowcy wzięli, oni zapożyczyli te symbole słowiańskie, dokładnie polskie, i je wpletli w swoją ideologię diabelską. W ten sposób. Jedziemy dalej. Tak, no i teraz tak. Ja tu powiększę tego myśliwca. To jest nowoczesny myśliwiec, samolot wojskowy. Tym razem Bundeswehr. O, ten krzyż widać? Widać. Ja go tutaj widać. Proszę bardzo, to jest Hakenkreuz. To proszę bardzo. To jest taki właśnie, czyli tutaj od Reichswehr do Bundeswehr, to jest żadna różnica. I to dzisiaj jest używane. To jest dzisiaj, bo to jest nowoczesny samolot, to jest MiG-29. I to są podobno nasi sojusznicy. Tak, to jest ten. Naprawdę. Jeszcze jakbym tutaj, akurat chciałem znaleźć samolot, bo tam zaczęliśmy od samolotu, tego myśliwca Messerschmitta, no to teraz mamy tutaj akurat w barwach właśnie Bundeswehr mamy MiG-29, nie? No ale tu głównie chodzi o tą symbolikę, że tu się praktycznie nic nie zmienia. Tylko te wszystkie te krzyże niebocentryczne pokazujące wręcz diabła. W tym momencie ten Hakenkreuz to jest diabeł. Na czarno malowany. To jest, wypisz, to jest diabeł. Mamy Bundeswehr, jak sobie tam włączyłem Bundeswehra, to mamy tych krzyży jak od groma. Na czołgach, na wszystkim, co się da. Czyli to są krzyże diabelskie. One oznaczają diabła, czyli nieszczęście. Tak, a teraz jakby przerzucamy się z symboliki, załóżmy tej swastykowo-krzyżowej, na symbolikę dotyczącą Rosji. I co tu jest w tym, co jest najciekawsze tutaj w tej symbolice? Mamy tutaj trzy korony, tak? Znaczy jedna korona, ta taka, która centralizuje dwa orły, w jasnych kolorach, to jest złoty orzeł. Właśnie to on tak na żółcie jest malowany, ale realnie on jest złoty orzeł na purpurze. Tutaj trochę wybielili tą czerwień, bo to powinna być, to by jest szkarłat. Powinien być szkarłat, taki jak za chwilę zobaczymy polskie oznaki na szkarłacie. Czyli orzeł biały na szkarłacie ma być. A tutaj trochę wzięli i wybielili ten szkarłat, żeby był czerwony. To tylko tak, no akurat grafikę taką znalazłem, no to akurat to puściłem. Nawet dzisiejsi interpretatorzy tych herbów wszystkich, oni się zgadzają, że to jest połączenie
I tu proszę zwrócić uwagę, to jest połączenie dwóch części imperium. Zachodniej i wschodniej. Oni się wszyscy zgadzają. Ale co, i oni to pewnie mówią, że to jest zachodnia i wschodnia część imperium. No dobrze, dobrze, ale zawsze była imperium, wiadomo, od Polski i była dalej, nie? Czyli to było jedno imperium. Nie, że on się nie dzielił jakoś sztucznie na wschodnią, zachodnią. Imperium to było lechickie, Lechitów, Polaków. I ono miało, było podzielone na część tą od Renu, załóżmy tam w okolice Urala, i od Urala za Ural. Czyli były czyli imperium z Lechito składało się z dwóch części. Wschodniej i zachodniej, tak jak na tym orle carskim. To jest carski orzeł. I dlatego to było połączenie w jedną koronę. Tak kiedyś było. Także realnie, jak zanurzysz się głębiej, herb carów przedstawiał realia Lechitów. To nie była jakaś tam Rosja i tak dalej, tylko to było imperium Lechitów. Ten, no, jak to się nazywa, ten herb tak naprawdę przedstawia starożytne państwo Lechitów, czyli Polaków. Imperium Polaków. To, co ja wtedy w tych filmach mówiłem, że to się nazywa Polonorum Imperia. Tak jak powiedzieli to kronikarze rzymscy. Proszę bardzo, Polonorum Imperia. Dokładnie wypisz, wymalej. Które się dzieliło na wschodnie i zachodnie. No proszę bardzo. O, mamy tutaj. Czyli mi tylko chodziło, skąd to są te dwa orły. Oczywiście w koronach imperialnych i połączone. Także to widzimy, jakie tutaj, jaka jest historia. Proszę bardzo, a to jest orzeł, ten właściwy, i ten orzeł, który no, tutaj nam symbolizuje, co tutaj chcę zwrócić uwagę. Tu mamy ten kolor, szkarłat, to jest praktycznie flaga narodowa, właściwa, która przedstawia nas właśnie w czasach, kiedy było Imperium Lechitów. I co jest tutaj bardzo takim elementem ciekawym, mamy ten krzyż niebocentryczny, korona imperialna, ale dlaczego, to jest taki szczegół, dlaczego orzeł ma podniesiony dziób? To oznacza odwagę. My słyniemy z gigantycznej odwagi, tylko ta odwaga była przez różnych sabotażystów historycznych wykorzystywana, chociażby w powstaniach. Szczególnie ona była wykorzystywana przez wieki, ta odwaga, przez potomstwo buntowników Nemroda. Oni to robili, oni to wykorzystywali. I nawet sięgając tutaj czasy Powstania Warszawskiego, to był też jeden element właśnie wykorzystania przez buntowników Nemroda odwagi Polaków i dążenie do niepodległości. I to jest właśnie, i pamiętajmy, na różne takie będziemy oglądać orły, jeżeli się zanurzymy w tą symbolikę. Ja tutaj będę chciał Państwa poprosić wszystkich, żeby w te wszystkie filmy sobie sprawdzali. Tutaj będą jakieś linki pod tymi filmami, żeby to po prostu wejść na bloga, to sprawdzać. Po prostu tam są masa komentarzy. Wszystko trzeba po prostu samemu sprawdzać, wnikać w temat. Nie dlatego, że ja coś powiedziałem, tylko proszę się zanurzyć. I wtedy po prostu Państwo sami się przekonacie, nie tylko tego, że ja coś tutaj powiem, pokażę grafikę i trelemele, nie? A więc, no takie powinno być ten kolor. Czyli to jest szkarłat, nie czerwień. Dlaczego czerwień? Bo czerwień to jest Rothschild. Już w poprzednim filmie mówiliśmy Rothschild. Dlaczego jest wybielone? No bo szkarłat mówi o suwerenności. W ogóle chcę powiedzieć o korona zamknięta, z tym krzyżem niebocentrycznym, czyli przedstawiającym Boga w środku ziemi, ona przedstawia suwerenność. Ale w tym momencie, jeżeli tutaj jest wybielony, ten kolor jest wybielony, już nie ma szkarłat, tylko czerwień, to znaczy, że już jest czerwony kolor, już jest, to znaczy, że realna władza już jest, należy do kogoś innego. Już nie ma tej władzy królewskiej, czyli nie ma tej suwerenności.
Przecież do dzisiaj, jak weźmiemy dzisiejszego orła, no to on ma otwartą koronę i nie ma tego krzyża niebocentrycznego, który mówi o Bogu. Nie ma. A niby tutaj wszyscy są wierzący, katolicy i tak dalej. Jedni to by się nawet tam wbili na pal za pewne rzeczy, nie? Ale tego nie ma. I nie ma korony, nie ma krzyża, nie ma korony zamkniętej, nie ma orła, który podnosi dziób. Mało tego, jeszcze tutaj powpinali, to tak, słuchajcie, sami się zanurzycie, zobaczcie, powpinali tutaj co jest, a co jest w tych nowoczesnych krzyżach, tutaj są takie pentagramy, takie gwiazdki. Orła, tak. W nowoczesnych orłach. W nowoczesnych orłach jest... PRL-u i... I nawet PRL-u dzisiejsze po prostu są te pentagramy diabelskie, koźlęce. Pentagramy są tutaj w skrzydłach. Tutaj widzimy, że w czasach, kiedy po roku 1918 właśnie taki orzeł był i on nie miał tych wszystkich symboliki. W dzisiejszym orle została zawarta cała symbolika, w dzisiejszym orle została zawarta cała symbolika teraźniejszości. Czyli nie masz władzy suwerennej, nie masz właściwego koloru, bo nie ma władzy królewskiej i nie ma suwerenności. Są bardzo ważne wnioski, bo to wszystko wyczytać z symboli trzeba. Jak już mówiłem, to państwo nie jest państwem i tak dalej, tylko spółka komercyjna i tak dalej. Co my tutaj jeszcze dalej? Czyli dzisiejszy orzeł to zdradza wszystko. To, że on ma koronę otwartą, to znaczy, że jesteś wasal, czyli jesteś poddany czemuś. Komuś jesteś poddany. Dlatego jest orła, dlatego jest ta korona typu otwartego. No i plus diabelskie pentagramy w skrzydłach. O, to jest to. No i oczywiście kolor, który mówi o tym, że kto trzyma finansową łapę nad Polską. Czyli rot, szyld, czyli czerwony szyld. O, może tak. Co idziemy dalej? No proszę. Oto już mamy właściwy, to jest z Królestwa Kongresowego. Sprzed powstania nie styczniowego, tylko listopadowego. Tak, między 1815 i 1830, tak? Tak, 29, bo jakoś tak. 15 lat. No, tak, to jest właśnie, proszę. I tak samo jest tutaj odpowiedni kolorek, no, prawie, że tam trochę, ale ktoś widocznie jak no, zrobił to tło, no to widzę, się trochę postarał, bo załapał widocznie temat, że to na szkarłacie jest, a nie powinno być na zwykłej czerwieni, bo takiej nie było, zawsze był szkarłat. To czerwień to wymyślono wtedy, żeby zastąpić szkarłat. A ten szkarłat komuś nie pasował. Znaczy, to byli ci specy od tej budowania tej wieży w telewizji. Tej wieży Babel. To im się nie podobało. Znaczy im, ich ojcom czy dziadom się nie podobało, dlatego to wzięli i wywalili ten szkarłat. I zamienili to czerwieniem. Tutaj możemy dalej w ogóle pójść wnioski. Jeżeli trzymamy jakąś taką, to jest moje zdanie, że jeżeli na przykład trzymamy flagę biało-czarną, czy tam idziemy na mecz i tak dalej, takie te wszystkie kolory biało-czerwone, o, nie czarno, tylko biało-czerwone kolory, to w tym momencie jakby się zgadzamy, moralnie się zgadzamy na ten stan rzeczy, który jest. O, w ten sposób. To jest taka wniosek właśnie z racji tego, jeżeli uznajemy takie kolory. O, w ten sposób. Ja jakbym zamówił gdzieś flagę i sobie na domu, na dachu strzelił, to byłaby tak. W szkarłacie, ten orzeł, który był wcześniej, mało tego jeszcze byłaby ząbkowana, a z przodu na tej granicy, na tej grani, gdzie ona się trzyma drzewca, to by były taka paskowana. Czyli to były takie to był sztand, to byłoby takie ślufki. O, ślufki, coś w rodzaju takich ślufek. I to jest właściwy sztandar, to jest sztandar bojowy. Tak, no i teraz już mniej więcej kończymy, bo wszystko to, co tutaj było powiedziane, się sprowadza właśnie do tej grafiki. Wszystko zaczynamy od polskiej mandali i kończymy na rzeczywistości niebocentrycznej. Chociaż nie chciałem mówić o niebocentryzmie, ale niestety to jest tak powiązane, że nie idzie się tego pozbyć. Niektórzy by chcieli mówić, że tylko gadaj o niebocentryzmie, a tam niestety, jak widzimy, tego się nie da rozerwać.
No i mówi się trudno. Koniec. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.